Najtańsze gry znajdziesz na eneba.com. Link w opisie. Polska. Nie wiem, czemu my Polacy zawsze mamy tak, że kiedy usłyszymy to zdanie, jeszcze wymawia je jakiś zagraniczny youtuber albo streamer, strasznie się tym podniecamy. Są nawet całe kompilacje na YouTubie różnych youtuberów czy streamerów, jak mówią o Polsce. Why the hell does Poland look like Africa? Okay, this looks very Polish. Polska górą! Ale to generalnie chyba dobrze, bo pokazuje to, że większość z nas jest po prostu dumna z Polski. No i trzeba przyznać, że przez tysiące lat zdecydowanie byliśmy zjednoczeni i walczyliśmy o swoje. Ostatnio tylko zachowujemy się jak zwierzęta do siebie. I nie mówię wam tego od czapy, bo dzisiejszy odcinek będzie właśnie o Polsce. I o tym, jak Polska wygląda w alternatywnej, cyberpunkowej rzeczywistości. Z pewnością też nagram odcinek o wszystkich nawiązaniach do Polski, jakie znajdziemy w cyberpunku, ale wpierw warto by było poznać historię Polski. Bo nie jest ona zapewne taka, jak myśleliście. A zaczniemy sobie od absolutnej podstawy, czyli od Europy. Europa w cyberpunku to pewnego rodzaju jeden organizm. Coś na wzór dzisiejszej Unii Europejskiej. W cyberpunku nazywa się to Europejska Wspólnota Gospodarcza. To ona zarządza m.in. populacją czy żywnością. W sumie tak jak w naszym prawdziwym życiu. A za populację odpowiedzialna jest tak zwana Komisja Populacyjna. Komisja Populacyjna ma za zadanie dbać o populację wspólnoty europejskiej i upewnić się, że nie przekracza ona zdolności Europy do jej wsparcia. Ma również za zadanie upewnić się, że populacja znajduje się we właściwych obszarach dla dalszego rozwoju WE, wspólnoty europejskiej. Na przestrzeni historii wyczerpująca plaga zabiła wiele Europejczyków i liczby za bardzo nie wzrosły od tamtego czasu, co jest dość zagadkowe dla ekspertów, którzy spodziewali się gwałtownego wzrostu populacji po właśnie tym wydarzeniu. Sama plaga głównie dotknęła starszych i biednych, którzy nie mogli sobie pozwolić na odpowiednie leczenie, w tym właśnie Polskę, która generalnie jest dość biednym krajem. Brak wzrostu naturalnego powoduje spore problemy w Europie, ponieważ średni wiek populacji stale rośnie, a społeczeństwo się starzeje, stając się coraz bardziej zależne od państwa. A co ważniejsze, tworzą się coraz większe podziały między starszymi a młodszymi. Młodsi oczywiście chcą od życia czegoś innego niż starsi. Młodsi chcą pracy, lepszego życia, przygody, a starsi najczęściej po prostu chcą mieć co włożyć do garnka. A nad europejskimi garnkami władzę ma Europejska Komisja Żywnościowa. Komisja Żywnościowa jest odpowiedzialna za zapewnienie dla ludności WE wystarczająco dużej żywności. Komisja zajmuje się również zaopatrzeniem w świeżą wodę, społeczności Europy i zakładami przetwórstwa wody. Ich największą bronią są generalnie kwoty i dotacje, które zmieniają się praktycznie co roku. Komisja Żywnościowa próbuje ustabilizować w ten sposób dostawy żywności i zapotrzebowanie w różnych krajach. Chociaż idzie im to średnio, bo Europa, w tym też Polska, ma nietypowe problemy z żywnością. Z roku na rok kraje mają albo ogromne niedobory, albo nadwyżki. Można praktycznie zagwarantować, że tegoroczny niedobór to przyszłoroczna nadwyżka. Istnieją dwa powody tego stanu rzeczy. Po pierwsze, produkcja żywności nie jest oczywiście natychmiastowa. Musi być planowana z wyprzedzeniem, uprawy sadzone, hodowla stada itp., zanim w ogóle będzie można skorzystać z tych zasobów. Po drugie, ludzie dostosowują swoje diety do tego, co jest po prostu dostępne, a przede wszystkim przystępne cenowo. Jeżeli brakuje wołowiny, ale jagnięcina jest tania i obfita, ludzie będą jeść więcej jagnięciny. Biorąc pod uwagę powyższy przykład, w przyszłym roku będzie dostępne więcej wołowiny. Natomiast luksusowe jedzenie ma tendencję do bycia zawsze w dobrej dostawie, jeżeli możesz sobie oczywiście na to pozwolić, ponieważ w Europie, jeżeli masz pieniądze, no to masz wszystko. Jeżeli chodzi o energię w Europie i w Polsce, to również zarządzana jest ona głównie przez wspólnotę europejską i nawet przy ogromnych ilościach energii generowanej w Europie, wciąż zdarzają się przerwy w dostawach, spadki napięć i wyłączenia. Każdy Europejczyk ma też przy sobie teoretycznie, przynajmniej, oficjalne ID. Małą kartę integralną, która służy jako prawo jazdy, paszport, pozwolenie na pracę, czy jako karta kredytowa Eurobanku. Jest to generalnie genialny wyraz europejskiej technologii i kontroli politycznej. Jednak technicy i fikserzy często te karty fałszują. Zmieniają rzekomo bezpieczne dane na nich lub po prostu zdobywają tak zwane recyklingowane karty. W końcu są one ważne. Każdy policjant lub inny urzędnik może w każdej chwili zażądać okazania takiej karty i będzie miał on odpowiedni czytnik pod ręką. Hotel, pracodawca, celnik. Każdy może przynajmniej poprosić o okazanie takiej karty. Brak identyfikatora grozi automatyczną grzywną. Więzienia
pieniężną lub prac przymusowych. Obcokrajowcy przybywający oficjalnymi kanałami otrzymują tymczasowy identyfikator zwany tymczasową kartą cudzoziemca, którą muszą nosić przy sobie cały czas. Ta karta jest najczęściej ograniczająca. Niektóre prace są zabronione, niektóre usługi niedostępne. Ponadto płacisz stawki premium za usługi w Europie. Jesteś ogólnie traktowany trochę jak nikt. Stąd popyt na rezydentów. Jeżeli nie urodziłeś się z europejskich rodziców, żeby stać się obywatelem Europy, musisz zapłacić. Dosłownie, kupując obligacje Eurobanku o wartości 500 tysięcy eurodolarów lub mając umiejętności lub zawód na słynnej złotej liście. Na przykład netrunnerzy mają szansę, by dostać takie obywatelstwo. Zwykli pracownicy nie mają szans. Lub możesz być też sponsorowany przez rząd, korporacje, co dla Europy będzie oznaczać, że pracowałeś ciężko, długo i dobrze. I będziesz przede wszystkim dla Europy ważny. Eurobank to bank, który steruje finansami Europy. Eurobank jest najpotężniejszą instytucją w europejskiej wspólnocie gospodarczej. Jego eurodolary są podstawową walutą praktycznie świata, a euroobligacje najbezpieczniejszymi papierami wartościowymi. A nad bezpieczeństwem tego wszystkiego władzę ma Interpol i Niemcy, które są potęgą Europy. Agentom zabrania się strzelania na śmierć, szczególnie poza Europą. Jednak gdy źli zaczynają strzelać, oczywiście wszystkie zasady są wyłączone. To cytat o organizacji, która pilnuje tego wszystkiego. Pilnuje Europy. To cytat o Interpolu. Interpol jest zębami wspólnoty europejskiej. W cyberpunku otrzymał on nowe uprawnienia i zupełnie nowe obowiązki. Interpol jest zarówno symbolem, jak i gwarantem europejskiego dobrobytu. Prawdziwa siła Interpolu leży w dyrektoriatach operacyjnych. Jeżeli regionalny agent Interpolu podejrzewa jakąś nieczystą grę państwa lub jakiejś innej organizacji przestępczej, lokalni agenci przeprowadzają wstępne dochodzenie i składają raport, tak zwany niebieski formularz. Do tego momentu Interpol jest związany lokalnymi prawami i nigdy nie ma większych uprawnień niż po prostu lokalna policja. Odpowiedni dyrektoriat operacyjny wyśle wtedy zespół bardziej doświadczonych agentów, wybranych zgodnie z widocznymi potrzebami misji i ten niebieski zespół ma szeroki zakres uprawnień do swojej dyspozycji. Może nosić i w razie potrzeby używać broni, różnych urządzeń czy różnych maszyn. Może przejąć zasoby lokalnej policji, pliki lub informacje według swojego uznania. Interpol zarządza też prawem w kosmosie. Władze nie są jednak bezradne. To nie tak, że Interpol zastępuje policję w Polsce. Interpol zajmuje się poważnymi transnarodowymi przestępstwami, takimi jak terroryzm i wielkie korporacyjne przewinienia, a reszta zależy od rządów krajowych. Co ciekawe, Interpol ani policja nie za bardzo zajmują się przestępstwami narkotykowymi, bo Europa w tej kwestii jest niemal tak liberalna jak USA, z wyjątkiem narkotyków, które wywołują reakcje agresywne lub całkowitą zależność organizmu od substancji. I tak samo Europa jest liberalna, jeżeli chodzi o licencję na broń. Chociaż pozwolenia są dość łatwe do uzyskania, warto jest przemyśleć dwa razy, zanim się użyje broni. Mniej więcej tak samo jak teraz w Polsce. Policja nie lubi, gdy ktoś rozlewa krew na ich czystych ulicach, nawet w samoobronie. To w końcu jeden z podstawowych faktów dotyczących przestępczości w Europie. Jest jej po prostu mniej niż w Stanach i ogólnie jest mniej gwałtowna, więc Europejczycy mogą być też bardziej zrelaksowani co do policji. Więzienia są raczej lekkie, choć problematyczni przestępcy nadal mogą skończyć zamknięci w braindensach na całe życie. Najcięższy przestępcy są trzymani w ośrodkach zatrzymań Interpolu. Zesłanie jest również traktowane inaczej, częściowo dlatego, że rządy w Europie nadal coś znaczą, a karty identyfikacyjne są nadal sprawdzane. Przestępcy mogą być wykluczeni z konkretnych krajów lub z całej wspólnoty europejskiej. Przyłapani na powrocie mogą zostać zapoznani z szczególnie europejską tradycją, jaką jest kara cielesna. Czyli, że skopią ci dupę, jak wrócisz do kraju i masz bana. Pozwolenie na lekkie i średnie pistolety oraz nieautomatyczne strzelby myśliwskie, takie jak Militech Ronin Man, czyli wersja półautomatyczna Ronina, i strzelby są dość łatwo dostępne. Procedura jest równoważna tej w USA. Te bronie mogą być noszone swobodnie, chociaż w większości cywilizowanych obszarów załadowane strzelby przyciągają dość dużo uwagi, zwłaszcza ze strony policji. Podstawowe pozwolenie na broń jest potrzebne do zakupu lub noszenia Metal Gear, czyli zbroi o jakości wojskowej, lub łącza Smart Gun do inteligentnej broni. Ciężkie pistolety, lekkie SMG i broń automatyczna
wymagają pozwolenia. Żeby uzyskać pozwolenie na broń, musisz zazwyczaj poczekać 4 do 6 tygodni i musisz mieć przede wszystkim czystą kartotekę, bez żadnych poważnych skazań. Do wszystkiego cięższego, przykładowo do minigana, potrzebne jest pozwolenie Secure Weapons, które jest bardzo ciężko zdobyć, ale uwierzcie mi lub nie, niektórzy po prostu nie przestrzegają tych zasad. Jak masz dużo pieniędzy w Europie, możesz wszystko. Pieniądze równa się władza. Zawsze możesz podkupić sobie przepustkę, broń, czy nawet wyjście z puchy. Pieniądze właściwie nie są ważne w Europie, są najważniejsze, bo nawet głosowania na przedstawicieli wspólnoty europejskiej odbywają się zależnie od tego, ile jakiś kraj ma pieniędzy. Więcej podatków równa się więcej głosów. Równa się ważniejsze głosy. Niemcy mają największą, najbardziej dynamiczną i potężną gospodarkę, stąd lwia część władzy jest ulokowana w Brukseli. Radni są wybierani w bezpośrednich wyborach co 4 lata, a wspólnota europejska ma ostatecznie uprawnienia w zakresie opodatkowania, finansowania, polityki zagranicznej czy wewnętrznej. Panują tam mniej więcej proste zasady. Kto płaci, ten rządzi. Dzięki temu ten, kto ma dużo pieniędzy, może robić jeszcze więcej pieniędzy, ustalać podatki i tak dalej. Polsce bardzo ciężko było dzięki temu systemowi stanąć na nogi. Pokomunistyczny kraj był strasznie zacofany i ciężko było Polsce z tego zacofania wyjść. Okręgi wyborcze nie są oparte na liczbie ludności ani wielkości, a na przychodach z podatków. 1 mila kwadratowa, City of London, ma swojego radnego, podczas gdy cała Turcja ma zaledwie 12 z 427 radnych. W porównaniu Niemcy mają 130. Jeżeli chodzi o zwykłe życie ludzi w Europie, to dla przeciętnego obywatela nie jest za wesoło, a już szczególnie w dość biednej Polsce. Dla większości Europejczyków życie jest praktycznie identyczne jak życie korporacyjnych mieszkańców przedmieść w Night City i niższych pracowników korporacyjnych w Stanach. Nic ekscytującego, nic luksusowego, ale przynajmniej jest bezpiecznie, ciepło, jest dobre oświetlenie, a i większość posiłków zawiera trochę naturalnej żywności, aby dodać smaku sojowym mieszankom i pseudożywności. Z dziwnych rzeczy Europejczycy noszą też jednorazowe ubrania. Kiedy większość modnych rzeczy trwa tylko miesiąc lub sezon, nie widzą oni sensu, by nosić trwałe rzeczy. Syntetyczne tekstylia i garnitury z papierowej tkaniny można nosić, dopóki się nie zabrudzą, a następnie wyrzucić je do najbliższego punktu recyklingu. Bogaci Europejczycy również wyrzucają ubrania, ale za każdym razem kupują prawdziwe, drogie rzeczy. W końcu, jak inaczej ludzie dowiedzieliby się, że są bogaci. Natomiast prawdziwa kultura uliczna wciąż czerpie inspirację z prawdziwych cipanków. Noszą oni podniszczone kurtki z prawdziwej skóry i skolczastymi rękawicami. Europejczycy znacznie rzadziej jeżdżą też samochodami, niż powiedzmy północni Amerykanie, a już szczególnie biedni Polacy. Większość miast ma zazwyczaj rozbudowane systemy transportu miejskiego, którymi mieszczają się mieszkańcy. Motocykle są również popularne. Jeżeli chodzi o cybertech, ten nie jest aż tak bardzo popularny w Europie, a Polaków to już za bardzo w ogóle na niego nie stać. A przede wszystkim nie jest on popularny w Europie, bo jest on wadliwy i przestarzały. W Stanach jest to dość proste. Masz pieniądze, chcesz być modny lub po prostu chcesz się ulepszyć, idziesz do Reaper Doka i płacisz. W Europie trzeba kombinować. Pewnie nie w Niemczech czy Paryżu, ale w Polsce tak. Wspólnota europejska nie jest blokiem politycznym. Jest afirmacją wspólnoty kulturowej, ekonomicznej i historycznej. Żaden inny kontynent nie może się pochwalić takim stowarzyszeniem równych. Żaden inny kontynent nie jest tak stabilny i dynamiczny. Myślę, że wnioski są jasne. Dr Gerhard Zettelkasten, przewodniczący Rady Europy. To jedno z największych kłamstw, jakie kiedykolwiek słyszałem. Europa oddziela się kreską od wschodu, od Polski i innych krajów na wschodzie. W skrócie, mają nas głęboko gdzieś. Polska w 2077 roku nazywa się Polską Republiką Ludową i po latach walki z komunizmem znowu w Polsce mamy komunizm. A korytarz gdański jest już praktycznie kontrolowany przez Niemców. W 2020 roku Polską rządziło wojsko, a w kraju mieliśmy stan wojenny. Zresztą nie pierwszy i nie ostatni raz. W tamtym okresie było to po ataku Czechosłowacji na Polskę, który odbył się w styczniu 2018 roku. Atak ten został odparty przez Polaków w ciągu miesiąca. W książce Cyberpunk Eurosource Plus o bloku wschodnim przeczytać możemy. Chroniczne, biedne, zaplątane w pajęczyny 40 lat biurokratyzmu, wschodnioeuropejskie republiki potrzebowały czasu, aby stanąć na nogi. Następnie światowy krach giełdowy odciął ich i położył na kolana. Nagłe wycofanie się zachodnich inwestycji i pomocy
rozbiło ich kruche nowe gospodarki. Pierwsze zamieszki żywnościowe postawiły połowę Belgradu w ruinie, podczas gdy czeskie i słowackie jednostki Czechosłowackiej Armii Republikańskiej starły się o magazyny zbożowe w Brnie. W obliczu narastających niepokojów i głodu, rząd polski jako pierwszy wezwał zagraniczne wojska, aby pomogły przywrócić porządek. Prawdopodobnie niemieckie wojsko. Od tego czasu Europa była zbyt zajęta, aby poświęcić pieniądze na podniesienie tych krajów do poziomu, na który chcieli, żeby te kraje były. Zatem wymyślili coś innego. Chcesz zbudować eksperymentalny reaktor na szybkie neutrony, zrzucić może trochę odpadów jądrowych, czy zbudować tanią i brudną fabrykę? A może potrzebujesz taniej siły roboczej? Może nie chcesz płacić za bezpieczeństwo w Wielkiej Brytanii? Żaden problem, po prostu udaj się na wschód. W 2020 roku w Warszawie mogliśmy też zauważyć maszerujące wojska niemieckie, które zapewne miały nam pomagać, i w tym samym roku też ćwiczenia niemieckich wojsk w Gdańsku zakończyły się spektakularną serią terrorystycznych ataków. Polska przynajmniej na stan 2020 roku posiada 38 milionów mieszkańców i 280 tysięcy aktualnie działających w służbie żołnierzy. Najpopularniejszymi językami w Polsce są przede wszystkim oczywiście polski, ale też niemiecki i rosyjski. Mówi to zapewne samo za siebie. Polska, tak samo jak w naszym prawdziwym życiu, umiejscowiona jest niewygodnie dla sąsiadów. Jednak mimo wielu rozbiorów, Polacy utrzymali swój kraj w całości. Polska przemysłowość to talent, który zachwyca zachodnich Europejczyków, a który to szczególnie przydał się Polakom po krachu giełdy w 1994 roku, który zabił zagraniczne inwestycje, które przypłynęły i przypłynąć miały do Polski. 1994 rok to rok, w którym w Polsce wydarzyło się naprawdę sporo. To wtedy Polska praktycznie upadła. Ludzie zmuszeni byli uciec na wieś i pracować na farmach, przy produkcji jedzenia, bo praca na farmie była jedynym gwarantem tego, że jedzenie się dostanie. To był też rok, kiedy w Polsce prezydent Wałęsa wprowadził stan wojenny. Po upadku komunistów polscy urzędnicy opublikowali po raz pierwszy liczby dotyczące państwowych zakładów. Były one fatalne. Zbyt wielu ludzi pracowało przy maszynach, które pochodziły praktycznie z czasów II wojny światowej. Rezultatem tych działań było 20% bezrobotnych Polaków. Wiele zmarło z głodu lub po prostu z zimna, ponieważ nie było żadnych usług społecznych. Ale wielu innych znalazło przetrwanie w jednym z ciemnych biznesów Polski. Tam mieszali amfetaminy na rynek europejski, prowadzili czarne kliniki i handlowali przedmiotami ze wschodu. Odbudowa Polski trochę zajęła, ale w 1994 roku Polska stanęła na nogi i odzyskała jako tako względną równowagę. Nasza gospodarka nie była jakoś wielka, ale radziła sobie lepiej niż kiedykolwiek. Korupcja, tak jak w poprzednich latach, nadal była, a urzędnicy robili co chcieli. Gromadzili obce waluty i dobra. Na stan 2020 urzędnicy i rząd polski nie zmienili się za bardzo. Ci nadal traktowani byli lepiej niż przeciętni obywatele i nadal wykorzystywali prawa i kruczki na swoją własną korzyść. Jednak dzięki wprowadzonej przez Wałęsę antykorupcyjnej jednostki harbingerów, korupcja wśród urzędników stała się dużo cięższa niż wcześniej. W 2020 roku czarny biznes rozwinął się do nielegalnych oprogramowań, nielegalnego cyberwareu, sprzedaży dynamitu i wielu innych rzeczy. Jednak prezydent Arek Skulk robił wszystko, co mógł, aby zatrzymać czarny rynek i produkcję narkotyków. W 2020 roku Polską zarządzał właśnie prezydent Arek Skulk. Był on prezydentem z przekonaniem, jeżeli 1000 ludzi zyska z tego, co robisz, w porządku jest stracić przypadkiem jednego niewinnego obywatela. Skulk widział siebie jako służącego ojczyźnie, ale mimo tego, że był on całkiem dobrym prezydentem, Polacy go nie lubili, ale siedzieli cicho i nie wygłaszali swojej opinii za głośno pod jego rządami. Harbingerzy są dość tajemniczy. Ich liczba jest nieznana. Ich rozkazy pochodzą bezpośrednio z biura prezydenckiego i są gotowi i chętni do zrobienia wszystkiego przeciw przestępczości. Wielu podejrzanych przestępców znika, aby powrócić później nosząc ślady ciężkich tortur jako przypomnienie, co się dzieje, gdy przekraczasz swoje granice. Wszystko to powinno sprawić, że Polska stanie się bardziej kontrolowanym miejscem, rzeczywistość jednak okazała się inna. Z jednej strony harbingerów było zbyt mało, aby być po prostu wszędzie, z drugiej strony ciemne interesy Polski przynosiły miliony do polskich kieszeni każdego roku. Ponieważ w Polsce nie było wystarczającej liczby legalnych miejsc pracy, prezydent Skulk nie mógł sobie pozwolić przecież na uwięzienie 25% całej populacji, więc zasada była prosta. Dopóki przestępcy nie stają się niesforni, po prostu będą ignorowani.
Ale nielegalne miejsca i nielegalna praca niestety często była kontrolowana przez mafię, w tym wypadku rosyjską mafię, która działała na całej Europie, w tym również w Polsce. Podczas upadku w 1994 roku kontrolowali oni 20% wszystkich gospodarstw w Polsce. Jednocześnie zarabiali na handlu żywnością, pobierając przy tym całkiem niezłe haracze, ale jednocześnie to między innymi właśnie dzięki rosyjskiej mafii 20% bezrobotnej populacji w 1994 roku mogła po prostu znaleźć pracę i przetrwać. Kościół w Polsce również pełni dużą rolę. Wiem, co jest najlepsze dla mojego stada i ponieważ najwyraźniej oni tego nie wiedzą, to moim obowiązkiem jest nimi kierować. To jeden z cytatów, którymi kierował się Konrad Lewandowski, rządny władzy polski kardynał Kościoła. Na długo przed reformami w 2014 roku w Kościele mówiono o potrzebie zmian, aby instytucja katolicka mogła nadążać za światowymi zmianami społecznymi. Po śmierci Jana Pawła II otwarcie mówiono o rewitalizacji katolickiego chrześcijaństwa. Kardynał Lewandowski patrzył jednak na te rozmowy z podejrzliwością, a ostatecznie sprzymierzył się z godnymi zaufania sojusznikami i wraz z twardogłowymi katolikami z Polski zdobył poparcie prezydenta Skulka. Dokładna treść ich umowy nie jest znana, ale plotki mówią, że kardynał obiecał stłumić strajki, jakie były w Polsce. Dwa tygodnie po ogłoszeniu reform przez papieża, kardynał Lewandowski wymówił swoje przemówienie. W znanym przemówieniu transmitowanym przez media państwowe nazwał papieża szaleńcem, a każdego wyznawcę papieża skazał na służbę w piekle. Dalej domagał się, aby katolicy lojalni wobec Kościoła i ducha Polski wywiesili polską flagę następnego ranka. Miało to upamiętnić założenie nowego kościoła Polski. Polacy, będąc bardzo religijni, przynajmniej 50% populacji w 2020 roku regularnie praktykowało katolicyzm, byli zszokowani. Tysiące osób argumentowało i debatowało na ulicach. Następnego ranka 67% katolików zadeklarowało lojalność wobec kardynała Lewandowskiego. Na stan 2020 roku Kościół Polski jest dominującą siłą w Polsce. Kardynał nigdy nie waha się wypowiadać politycznych opinii. Z jakiegoś powodu twarda kościelna polityka zdaje się trafiać w odpowiedni akord w tych burzliwych czasach. Kościół Polski reprezentuje wieczny porządek w coraz bardziej chaotycznym świecie. Czegoś, czego technokulturze brakuje. Pierwotny kościół katolicki stracił w Polsce większość swojej władzy. Polskie miasta to centra podziemnej kultury, stłumione przez kościół i państwo. Polskie cyberpunki znalazły jednak niszę w istniejących slumsach dużych miast. Cyberpunki z całej Europy regularnie odwiedzają Warszawę i Łódź, aby uciec przed chaotyczną kontrkulturą. Technologia nie jest na bieżąco, a rząd regularnie przeprowadza akcje porządkowe, ale niektóre przekupstwa w odpowiednich miejscach mogą zapewnić ci wszystko, naprawdę wszystko. Od broni antyczołgowej po wyrafinowane narkotyki. Narkotyki, które często kupują gangi. I to właśnie o gangach sobie teraz porozmawiamy. W 2020 roku w Polsce oprócz mafii i kościoła rządzili m.in. meatboysi. Meatboys to mięśniacy odrzucający modne łączenie metalu z mięśniami i cyborgizację ludzkości. Z gangsterską mentalnością boosterów, nietolerancją inkwizytorów i własną odmianą szaleństwa wykorzystują wszelkiego rodzaju treningi, narkotyki i przeszczepy, aby wzmocnić swoje ciała. A następnie wychodzą na ulicę, aby udowodnić wyższość ciała nad cybernetyką w walce. Od wojen gangów po indywidualne akty prowokacji i morderstwa. Typowy rekrut meatboys pochodzi z rodziny niższej klasy, często jest pozbawiony pracy przez nowe technologie, zaczyna trening w podziemnych siłowniach, a jeżeli się wyróżnia, zaczyna mieć dostęp do sterydów, które pomagają mu zbudować mięśnie, mając nadzieję, że pewnego dnia zdobędzie reputację i pieniądze na podziemne operacje przeszczepu mięśni. Przeszczepy mięśni są generalnie w Europie nielegalne, ale na europejskich ulicach znajdziemy też gang maksyminalistów. Przestępczość w Europie nadal szaleje, zwłaszcza w niedorozwiniętych, niestabilnych obszarach, jak Brytania, Grecja czy południowe Włochy. I tutaj właśnie wyłonił się maksymalizm. Zazwyczaj z milczącym poparciem władz, maksymaliści polują na przestępców i wykonują po prostu na nich egzekucje. W czasach kolejdoskopowych zmian wielu woli znaleźć jakąś duchową kotwicę w przeszłości. Jeżeli takową chce znaleźć, dołącza on do gangu rewiwalist. Rewiwalist trzymają się jakiegoś okresu historii, prawdziwego lub mitycznego, i próbują ożywić jego wartości, maniery, a często nawet i ubiór. Dla niektórych jest to po prostu hobby, a dla niektórych rewiwalist to styl życia.
Wszystkie te informacje, które wam dzisiaj pokazałem, dotyczą okresu 2020 i wcześniej. Niestety, choć Polska w 2020 roku nie wyglądała najlepiej, w 2077 wygląda jeszcze gorzej. O czym dowiedzieć się możemy od Mateusza Kowalczyka, który napisał nam drzazgę, a którą to możemy znaleźć w jednym z transportów w Dogtown. Jeśli dostaniesz ten list, to błagam, przekaż go jakiejkolwiek organizacji praw człowieka. Nazywam się Mateusz Kowalczyk i pracuję w obozie pracy położonym koło Warszawy w Polskiej Republice Ludowej. Jestem niewolnikiem od 12 lat. Codziennie pracuję po 15 godzin bez dni wolnych. Ważę 62 kg przy wzroście 183 cm. Jeśli nie wytworzymy dziennej normy produkcji broni, to jesteśmy torturowani. Broń pakujemy do skrzyń, które są wysyłane w świat. Nie wiem, gdzie dokładnie się znajdujemy. Nie wiem, jaki mamy miesiąc. Moi bliscy pewnie nie wiedzą, że żyję. Błagam, pomóżcie nam. Błagam o pomoc. Wytwarzamy broń dla Arasaki. Nie wiem, jak to możliwe. Polska Republika Ludowa od zawsze była kontrolowana przez ZSRR, który nie pozwalał zakładać fabryk Arasaki w Polsce. Przynajmniej oficjalnie. Mam 53 lata. Uwięziono mnie za posiadanie książek autorów z Nusa. Wydaje mi się, że fabryka znajduje się w pobliżu miejscowości Ząbki. Proszę, niech ktoś się nade mną zlituje. Jak widzicie, Polska w 2077 roku ponownie kontrolowana jest przez ZSRR i nie można w niej nawet posiadać książek autorów z Nowych Stanów Zjednoczonych. No chyba, że ta drzazga pochodzi sprzed 70 lat, też istnieje taka szansa. Chciałbym zaznaczyć, że żeby nagrać ten odcinek, przeczytałem dwie książki, więc proszę wejść na najlepszy i największy fanowski cyberpunkowo-wiedźmiński Discord Wielka Redania, a my widzimy się za kilka dni. Do zobaczenia! A mogłem wszystko ukraść z Wikipedii.